Tak mi się bawi na federze. To się przejmę. Siemaneczko, witam Was w kolejnym filmie na kanale Wędkarstwo Kiedy się uda. Dzisiaj łowienie federowe, łowienie metodowe, czyli metod feeder oraz klasyczny feder. Dzisiaj jezioro poza Koszalinem, więc mam nadzieję, że tutaj słyszałem, że tutaj coś się dzieje, a że mam tu zezwolenie, to przyjechaliśmy sprawdzić. Dzisiaj ze mną Dawid będzie na początku łowił na spawik, a później przejdzie się za szczupakiem, a ja typowo dzisiaj grunt, grube nęcenie. I liczymy dzisiaj typowo na lina albo na leszcza. Pamiętajcie o subskrypcji i łapeczce i lecimy. Na klasyczny feder dzisiaj gruby leszcz, gruba frakcja. Do tego mamy marcepa z lorką. Tutaj wsypane białe robaki jeszcze. Jak widzicie, gdzie nie gdzie. No taka gruba frakcja jest. I resztę dosypane gliny. To idzie na klasyczny feder. Na metodę mamy na razie wanilię, profesa, a później zobaczymy, jak to będzie się wszystko kształtować. Mamy wędki już zarzucone. Tu macie klasyczny, tu jest metoda. Klasyczny mamy tu niedaleko, nawet tam widać ryba chodzi. Metodę rzucam dalej. A tam Dawid na spławik łowi. No to ja już rozłożony tam jest. I patrzymy, jakieś płotka już się nabyła. Ryba chodzi, więc mam nadzieję, że coś ciekawszego dzisiaj wpadnie. Jezioro z potencjałem. Mi się bawi na federze. A tu mega płoć. Skąd masz? Co? Się przedło. Człowieku. No łyska z człowieka. O panie. Na metodę. Patrz. Ale ładnie. Zaczekałeś się, nie? No, powiem ci, że grubo. To nie jest. Co? Nie jest. Mhm. Lin. Co ci mówiłem? A kurczę, tam byli. Murował. Murował? Fajnie. Chodź, podbierzesz. O, człowiek, chodź. Dobra. Nie wiem, nie? Lin? Lin? ale to ma. Ale tylko prosiak. No ci mówiłem. Metoda. A na linki co? Przechodzę na metodę. Kurde no. O, chyba siedzi płoteczka. No, albo i przestrzeliłem. Jest małego. Jest mały whiskas. Pyk, rzut i jedziemy. Siedzi. A to się wydaje. Pociszon jest. Płotka. Oj mała. Wezmę na kukurydzę. Większa podejdzie. Na razie jest coś małe. Siedź. Za grubo, nie? Ale zabawa. Chyba na pustego. O. No taka pojęcie potencja, czy jest to taka... Cóż, no, ładna. Ładnie, krosnopióro jako ładna. Nie, to płotka. Płotka, ale ładna. No, śroba. Od początku mieliśmy tu siedzieć, ale jakiś gościu siedział, a jak pojechał, to żeśmy zmienili miejsce. To jest lepsze miejsce, jest taki spadzik delikatny, więc tak nam się wydaje, że jest lepsze. Połowiłem trochę jeszcze na klasyczny feder, ale zmieniłem już, bo co chwilę jakieś poteczki brały. Tu krasnopióry to jest pełno. No i mam teraz dwie metody. No i sobie siedzę i czekam 2 godzinki jeszcze i pomału się zwijamy. Był jeden lin, więc ja już teraz siedzę hobbystycznie, bez presji, na spokojnie, zrelaksowany. Czekał człowiek na linę i się doczekał, a teraz nie ma problemu. Nie mam tu wanilię, a tu mam marcepan z truskawką pomieszany, ale już końcówka. Jedna wędka i leci tam, druga tam, jedna tam na płyciznę, a druga tu na ten spadek. Dużo okoni jest, jakby to połowiłem chwilę na dropshota, takie małe okonki wpadają. Tak więc bardzo dobry dzień i widać, że akurat tu w tym jeziorze coś się rusza. Idę posiedzieć jeszcze, może coś padnie na metodę, jak nie, trudno, co chciałem to złapałem. Dobra, nagramy Dawida jak łowi whiskas. Dobra, jesteś na widzie. No to zobacz człowiek, od razu zalecił, to ledwo się trzyma. Na ryby wypłynął. No dawaj, jeszcze na kukurydę coś nagramy na koniec. Pomału się zbieramy, ale może jeszcze się uda nagrać Davidu, mistrz Mowika dzisiaj. No. Kurde, ale komary są. Są. Bo je trzeba kupić tą. No to działa, ale to musi ta większa podejść. No bawi się, bawi. O, mocniej. To się baw. Ja pomału zbieram manaty. Po 9 się tu przenieśliśmy. Tylko na spławik bierze, a na metodę już nic, więc znaka, że coś się dzieje. Ale wiesz, David, nie? Wystarczył jeden lin. Mówiłem? No, ty mówiłeś. Ja mówiłem. Ja zawsze wypieram. Weź nie ściemię. No. No dobra, wybrał, niech mu raz będzie. No. Coś się rusza. Ale jeszcze chwilę. O, tu podbierak, trzeba pamiętać, jeszcze robaki. No nic, zawijam, lecimy do domu. Koniec urlopu. I teraz tylko co? Spinning chyba. O, pan jest? No, lilię miałeś. No właśnie. Do zobaczenia następnym razem.